ludzie dzisiaj, zwłaszcza młodzi ludzie, pytają mnie: powiedz, co tam było najgorsze? Spodziewają się, że odpowiem im głód. W dużym stopniu mają rację. Głód to jest coś takiego, to jest obsesja. To jest obsesja jedzenia. To jest ciągła myśl o jakimś pożywieniu. To jest widmo kartofla, łyżki zupy, kęsa chleba, które cię nie opuszcza. Człowiek, który normalnie się posiła, tego nie zrozumie. To jest nie do wyobrażenia. A jednak głód to nie było najgorsze. Więc może zimno. 44 rok to był taki jak obecny. Niesłychana zima. Strasznie było zimno. Pamiętam, pod pasiak wyciąłem sobie z worka cementowego kamizelkę. Nadzorca niemiecki zobaczył to. Zbił mnie okrutnie. Du hast Deutsches Vermögen gestohlen. Ukradłeś mienie niemieckie. Przecież. Ale to też nie powiem, że to jest najgorsze. Więc co było najgorsze? Najgorsze było poniżenie. To, że nie traktowano ciebie jak istotę ludzką. Nie traktowano ciebie nawet jak zwierzęcia, tylko jak insekt, jak wesz, jak gnidę, jak karalucha, jak pluskwę. Na co się robi z gnidą, z karaluchem? Trzeba zdeptać, zgnieść, zdusić, unicestwić. Dlatego, jeżeli dzisiaj ludzie, zwłaszcza młodzi ludzie, pytają mnie, co wyniosłeś z tamtych doświadczeń, co miałbyś do powiedzenia współczesnym, z wszystkich słów i nauk, gdybym miał ogarnąć jednym słowem, powiedziałbym: empatia. Tak sobie myślę. Gdyby wtedy, w tamtych czasach, było więcej empatii dla Żydów w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii, w okupowanej Europie, w Polsce, gdyby było więcej empatii wśród tych, którzy mogli zdecydować, czy zbombardować te krematoria i komory gazowe, nie odwrócilibyśmy Holokaustu. Ale o ile rozmiary Holokaustu mogły być mniejsze? Jeżeli zawołanie nigdy więcej Auschwitz nie ma być tylko frazesem albo banałem, musimy nauczyć się zrozumieć innego człowieka, innego niż ja, innego niż my. Jeżeli chcemy żyć w
świecie o mniejszym natężeniu nienawiści. Musimy spróbować okazywać współczucie, zrozumienie, empatię.